Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu wybory w USA i emocjonująca noc przed nami. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam, że dzisiaj, we wtorek o godzinie 18.30 będzie spotkanie na żywo ze mną w kawiarni Agere Contra, gdzie porozmawiamy sobie na temat możliwości wykorzystania kryzysu do tego, żeby zarabiać pieniądze. Zapraszam do tego, żeby się spotkać, żeby porozmawiać i żeby wymienić się własnymi poglądami. Adres i gdzie to dokładnie jest, ta kawiarnia, widzicie Państwo w tle. Zachęcam i oczywiście zaczynamy oraz oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy! Wybory w USA i emocjonująca noc przed nami. Jako że teraz zaczynają się wybory w Stanach Zjednoczonych, przed nami emocjonujący dzień, emocjonujące 24 godziny, gdy będziemy śledzić, jakie są wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i jakie będą one miały wpływ na rynki finansowe, ponieważ to jest dla nas najważniejsze. Na pierwszym slajdzie widzimy, kiedy będziemy mieć, kiedy będą się zamykać lokale wyborcze w Stanach Zjednoczonych i mniej więcej od godziny 2 w nocy będą spływały pierwsze wyniki wyborcze z poszczególnych stanów i rynki mogą już w nocy dzisiaj bardzo nerwowo, bardzo ruchliwie reagować, więc spodziewajmy się naprawdę potężnej zmienności, przede wszystkim na obligacjach, później na amerykańskim dolarze. Jeżeli weźmiemy te dwa instrumenty, to oczywiście jen powinien reagować, cena złota powinna reagować i oczywiście wszystkie inne klasy aktywów także powinny na to reagować, jako że po tych danych, po tym wydarzeniu, które jest tak jakby klamrą spina, taki moment podczas całego roku, kiedy mieliśmy publikację naprawdę potężnych danych makroekonomicznych, decyzji Fedu i teraz tych wyborów, jako że kończy się ten okres, moim zdaniem rozpocznie się fantastyczny mniej więcej miesiąc do tego, żeby grzać rynek. Dlatego osobiście spodziewam się, że po tych wynikach, które się pojawią już jutro, rynek giełdowy będzie uwolniony od nawisu niepewności i będzie kontynuował tendencję wzrostową jako formę odbicia od średniej dwustusesyjnej na wykresie tygodniowym na indeksie S&P i prawdopodobnie moim zdaniem będzie osłabiał amerykańskiego dolara. Co ze stopami procentowymi, tego jeszcze nie wiemy, ale moim zdaniem rynek jednak będzie już szukał tutaj szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, więc jestem bardzo zainteresowany szczególnie tym zagadnieniem, jak rynek będzie kształtował przyszłą stopę procentową. Ale zastanówmy się, ponieważ pojawiły się badania dotyczące tego, co jest dla wyborców teraz najważniejsze. Pierwsze to jest ekonomia, czyli stan gospodarki, czy będzie recesja, czy nie będzie. Druga to jest inflacja. I te dwa czynniki gospodarcze właśnie będą głównymi winowajcami wyniku wyborczego, więc jestem bardzo ciekawy, jak właśnie się przełoży to na zmianę preferencji politycznych i na zmianę oczywiście w wynikach wyborów i to, co będzie się dalej działo w amerykańskiej polityce. A co dokładnie jest składową tej inflacji, która najbardziej boli przeciętnego Amerykanina, to oczywiście wzrost cen żywności, w dalszej kolejności wzrost kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, no i oczywiście wzrosty cen benzyny, ponieważ no wynika z tego, że Amerykanom nie udało się doprowadzić do tego, żeby w dniu wyborów cena baryłki ropy naftowej była bardzo na bardzo niskich poziomach, na poziomach najniższych od wielu miesięcy. No tutaj ropa naftowa wróciła nad poziom $90, a była jeszcze 2-3 parę tygodni temu poniżej $80, to oczywiście się przekłada automatycznie na cenę jednego galona benzyny na stacjach benzynowych w Stanach Zjednoczonych, więc zobaczymy, czy fakt, że trzeba zatankować dojeżdżając do punktu wyborczego w Stanach Zjednoczonych będzie miał znaczenie przy wyborze. No i oczywiście poszczególne stany. Jest taki przez ekonomistów stworzony wskaźnik biedy. Wskaźnik biedy to jest inflacja plus bezrobocie. I widzimy tutaj w poszczególnych stanach, gdzie ten wskaźnik, kiedy ta inflacja i bezrobocie jest najwyższa, a gdzie najniższy. I to także może mieć przełożenie oczywiście na wynik wyborczy. I w takiej sytuacji będziemy także obserwować, czy
to nastawienie, że recesja w amerykańskiej gospodarce wystąpi w perspektywie następnego roku, także będzie miało to przełożenie, ponieważ no, prawdopodobieństwo przekroczyło już 50% i jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby ta recesja jednak była zaliczona przez amerykańską gospodarkę. Na podstawie inwersji krzywej dochodowości na przestrzeni ostatnich 50 lat można było wyznaczyć momenty, kiedy od momentu rozpoczęcia takiej inwersji dochodziło do recesji w amerykańskiej gospodarce. Zwykle ta przestrzeń wynosiła od kilku do kilkunastu nawet miesięcy. Teraz jesteśmy dopiero kilka miesięcy od momentu, kiedy ta inwersja stała się faktem, no ale oczywiście wszystko może się dalej tutaj wydarzyć, więc taka recesja może się odbić, może się rozpocząć w każdej chwili. Natomiast no, cechą charakterystyczną jest to, że stopa bezrobocia dla całych Stanów Zjednoczonych nie chce rosnąć, a to jednak daje nadzieję, że gospodarka jest odporna na te podwyżki stóp procentowych, które zostały zaaplikowane w ostatnich kwartałach. I oczywiście jeszcze raz wracam do tego porannego wpisu, do tych wniosków, które były wysnute przez Bloomberg, ponieważ no, zapytano inwestorów, co może się stać po wynikach wyborów w Stanach Zjednoczonych, jakie mogą być konsekwencje. Więc jeżeli, przypominam te wyniki, jeżeli wygrają Republikanie zdecydowanie, to rentowności amerykańskich obligacji mają spadać, czyli ceny mają iść do góry. No i oczywiście inwestorzy także spodziewają się, że jeżeli wygrają Republikanie, to generalnie amerykański dolar powinien się osłabić, a nie umocnić. I to jest także wielka ciekawostka, czy faktycznie tak się stanie. Punkty odniesienia na całą dzisiejszą sesję, czyli przed wyborami, są następujące. Widzimy tutaj najważniejsze instrumenty finansowe, rynki finansowe. Będziemy się pozycjonować właśnie względem tych poziomów, które są wyznaczone. I oczywiście rynkowa stopa procentowa, która także ma znaczenie. 5,14 niecałe procent to jest punkt odniesienia na implikowanej stopie procentowej i będziemy obserwować już jutro rano podczas porannego komentarza, jak bardzo zmieniły się te wyceny i oczywiście przed jutrzejszą sesją na Wall Street także będziemy wracać do tego wykresu, ponieważ on także nam wiele, naprawdę bardzo wiele powie. Byłoby idealnie dla scenariusza prowzrostowego na giełdach papierów wartościowych, gdyby ta implikowana stopa procentowa zaczęła spadać, gdyby wróciła pod poziom 5% i zaczęłaby kontynuację tendencji spadkowej, to nawet dynamicznej. W takiej sytuacji indeksy giełdowe na Wall Street powinny dostać potężny impuls ku temu, żeby kontynuować ruch do góry, dyskontując właśnie ten fakt, że ta implikowana stopa procentowa się obniża. Ale czy tak się stanie? Zobaczymy. Moim zdaniem warto także obserwować w najbliższym czasie spread między niemieckimi dziesiątkami a amerykańskimi dziesiątkami. Na chwilę obecną, na początku sesji na Wall Street, to jest 186 punktów bazowych. I jutro po sesji będziemy także patrzeć, jak się te wartości zmieniły. Oczywiście przed sesją na Wall Street także jest dla nas niezwykle istotne, jaka będzie wartość tego spreadu między Stanami a Niemcami. I kolejny rynek to jest oczywiście amerykański dolar, który jest na krótkoterminowym wsparciu i gdyby się okazało, że dzisiaj w nocy amerykański dolar na swoim indeksie łamie wsparcie, czyli euro-dolar przebija strefę oporów w okolicach parytetu i poziomu 1,0050, to oczywiście w takiej sytuacji byłby to bardzo mocny sygnał zachęty do tego, żeby grać przeciwko amerykańskiej walucie. Ja generalnie spodziewam się takiego scenariusza, ale darzę go zdecydowanie mniejszym prawdopodobieństwem realizacji niż scenariusz zakładający wzrost indeksów giełdowych. Co do wzrostów indeksów giełdowych jestem nastawiony na 65-70% prawdopodobieństwa realizacji w perspektywie do końca roku, więc po wyborach, po tych wynikach, które się pokażą jutro, także spodziewam się wzrostów. No ale oczywiście scenariusze mogą być pisane przez rynek inne, należy być po prostu na to gotowym. I oczywiście na rynku walutowym będziemy także obserwować zachowanie funta brytyjskiego, który w ostatnim czasie jest ujemnie skorelowany z zachowaniem amerykańskiej waluty, czyli jeżeli amerykański dolar będzie tracił, to funt brytyjski się powinien umacniać, tak wynikałoby z tych korelacji międzyrynkowych, które się w ostatnim czasie pojawiły. Już właśnie same indeksy giełdowe. Indeks giełdowy teraz jest dokładnie w okolicach linii szyi tej formacji krótkoterminowej odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową, poziom 3820. I to jest punkt odniesienia. Każde wyjście w górę, czy futures, czy już samego indeksu giełdowego, moim zdaniem powinno być odebrane bardzo optymistycznie i jako zachęta do tego, żeby ruszyć nawet w okolicach poziomu 4000 punktów w perspektywie najbliższych dni. A już nie mówiąc o końcu tego kwartału i miesiąca, ponieważ jak sobie przypomnimy znowu tą statystykę, która mówi, że na przestrzeni ostatnich 30 lat, to właśnie czwarty kwartał był najlepiej
był najlepszy dla indeksów giełdowych, to oczywiście, jeżeli indeksy giełdowe jutro ruszą w górę, to moim zdaniem inwestorzy skupią się właśnie na tej statystyce i będą wyciągać jak wysoko tylko się da indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych, które generalnie i tak są zapóźnione w stosunku do tego, co się dzieje na przykład w Niemczech, ponieważ no, DAX ewidentnie już pokonał tą swoją linię Bessy, tą 9-10-miesięczną linię trendu spadkowego, a indeks na Wall Street jest bardzo daleko jeszcze od tego, żeby w ogóle przetestować taką linię. Jeżeli jesteśmy przy europejskich akcjach, warto zwrócić, znalazłem bardzo ciekawy wykres, który pokazuje, że na przestrzeni właśnie ostatnich lat, kiedy wskaźnik takiego sentymentu Sentix zaczyna odbijać od swoich poziomów minimalnych, to jest bardzo prawdopodobne, że indeks giełdowy tworzy swoje minimum. I jeżeli faktycznie tak się stanie, to nie dziwmy się, że indeksy giełdowe w Niemczech aż tak bardzo rosną, relatywnie lepiej niż na Wall Street. Być może naprawdę kapitał widzi, że takie powiązania, ten wskaźnik zaczyna już odbijać, będzie stanie się faktem, więc inwestorzy tankują teraz akcje, licząc na to, że przed nami szczyt cyklu podwyżek stuprocentowych i te wszystkie zmartwienia już są za nami, a w sytuacjach, kiedy inflacja ma miejsce, to warto być także na rynku akcyjnym, który generował także w latach 70. dodatnie stopy zwrotu. W takiej sytuacji, a inwestorzy bazują też na tych scenariuszach, które w latach 70. były rozgrywane na indeksach giełdowych. No i oczywiście to, co nie pasuje do tej układanki wskazującej na bardzo duże prawdopodobieństwo wzrostów indeksów giełdowych, to zachowanie Bitcoina, który cały czas utrzymuje się poniżej poziomu 20 000 dolarów i raczej ma ochotę na spadki niż na wzrosty. Ja też jestem bardzo zdziwiony, dlaczego tak się stało, ale tutaj z rynkiem się nie dyskutuje. Natomiast poziom 20 000 dolarów cały czas pełni rolę punktu odniesienia, więc jeżeli dzisiaj w nocy Bitcoin wróci nad poziom 20 000 dolarów, moim zdaniem klimat inwestycyjny znowu bardzo gwałtownie się ociepli na rzecz ryzyka, jeszcze bardziej zwiększając to prawdopodobieństwo wzrostów indeksów giełdowych w końcówce tego roku. Natomiast dalsze spadki będą wielkim ostrzeżeniem przed tym scenariuszem raczej spadkowym niż wzrostowym, ale oczywiście wszystko może się naprawdę wydarzyć. Jestem gotowy na każdy scenariusz, ale osobiście moja intuicja mi podpowiada, że rynek giełdowy, zwłaszcza rynek giełdowy, będzie rosnąć, a z innymi rynkami to zobaczymy, ponieważ no jeszcze warto zanalizować rynek surowcowy. W tym wypadku ryzyko najlepiej oddaje cena miedzi, zwłaszcza utrzymanie nad 8 000 dolarów będzie faworyzowało scenariusze prowzrostowe, natomiast zachowanie amerykańskiego dolara i obligacji, to oczywiście wzrok każdego inwestora powinien skupiać się nie tylko na dolarjenie, ale także na cenie złota. Jeżeli dojdzie do tego scenariusza, który zakłada rynek, zwycięstwo republikanów, osłabienie amerykańskiego dolara i spadki rentowności, czyli wzrosty cen amerykańskich obligacji, to wtedy cena złota powinna bardzo dynamicznie rosnąć. Poziom 1700 dolarów jest bardzo ważną barierą. Gdyby się udało pokonać poziom 1700 dolarów, to oczywiście scenariusze prowzrostowe staną się faktem, ponieważ no, rynek nie tylko zauważy negację wybicia dołem poniżej linii szyi dwuletniej formacji szczytowej, ale także wyjście znowu nad średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym oraz także przebicie tej 9-10-miesięcznej linii trendu spadkowego, która jest analogiczna do tej linii, która jest na WIG-u 20, na indeksie DAX i oczywiście także na przykład na indeksie S&P. Także na moim zdaniem warto koncentrować się także na zachowaniu ceny złota, a jesteśmy w bardzo newralgicznym miejscu. No i teraz czas na polskie aktywa, ponieważ jak obserwujemy ostatnie dni, ostatnie godziny, nawet dzisiejsza sesja przynosi bardzo silne kolejne zakupy polskich obligacji. Rentowność już bardzo wyraźnie oddaliła się od 8%. ETF na całą polską krzywą dochodowości pokonał swoje maksima sprzed paru dni, a to dowodzi, że rozpoczyna się następna fala zakupów polskich papierów dłużnych. Polskie obligacje są w cenie, tak samo jak rynek złotego, więc moim zdaniem, chociaż dzisiaj na rynku złotego mamy lekką korektę, to jednak moim zdaniem tendencja nie jest zanegowana, która jest obserwowana w ostatnich dniach. No i w takiej sytuacji myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że ta kontynuacja tendencji korzystnej dla polskich aktywów będzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście jednym z głównych beneficjentów będzie WIG20, który w momencie tworzenia tego wpisu cały czas dzielnie się broni przed spadkiem poniżej poziomu 1600 punktów. Raczej jest ochota na dalsze wzrosty niż na spadki, a jeżeli faktycznie po wyborach w Stanach Zjednoczonych
będą utrzymane te poziomy, to rynek zauważy, że te informacje, które się wczoraj pojawiły, że indeks WIG20 wchodzi w techniczną hossę, czyli odbija o co najmniej 20% od swoich minimów, mają szansę być przeniesione na wykres tygodniowy nawet. A w takiej sytuacji oczywiście kolejny popyt powinien się pojawić i nawet inwestorzy krajowi, którzy moim zdaniem nie wierzą w tą tendencję wzrostową, a wzrosty są generowane przez inwestorów zagranicznych, zwłaszcza z Wall Street, to ci inwestorzy krajowi dołączą się do tej tendencji i powinniśmy być świadkami na następnej fali wzrostowej wyciskania indeksów giełdowych, a w tym roku powie się, że rajd świętego Mikołaja rozpoczął się właśnie w październiku, a nie dopiero gdzieś tak za parę tygodni. Także jestem bardzo ciekawy, co się dzieje, co się stanie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Przed nami emocjonująca noc, naprawdę. Od godziny drugiej radzę monitorować, co się będzie działo na rynkach finansowych. Zmienność może być bardzo duża. Wybory w USA naprawdę mają gigantyczne znaczenie dla rynków finansowych. No i przed nami naprawdę kolejny okres podwyższonej, bardzo dużej zmienności. A jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to oczywiście pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie, zachęcam do tego, żeby się zaznajomić. A tematem tego wpisu jest oczywiście to, czy będzie hossa, czy też będzie bessa. I że warszawska giełda papierów wartościowych bije spółki technologicznie swoją siłą. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym materiałem. Jeszcze raz przypominam, link w opisie i na dole w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość, a jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać na żywo dzisiaj o godzinie 18:30, to spotkanie darmowe w kawiarni Agere Contra jest dla Państwa. Widzicie w tle, gdzie to dokładnie jest w Warszawie, gdzie jest zlokalizowany adres i zachęcam do tego, żeby się spotkać i porozmawiać o rynku, wymienić się własnymi poglądami. Dziękuję, zapraszam oczywiście jutro o poranku. Będziemy analizować oczywiście to, co się do tej pory spłynie, jakie będą reakcje rynkowe na wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiam i życzę oczywiście dużej stopy zwrotu.